Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elżbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Tormented Souls. Tak, musiałam sobie, tak jak widzicie, bo mówiłam wam, że nie mam save'a tam i tak dalej i nie mam jak ten, jak sobie zapisać, więc jakąś część gry muszę sobie na nowo przejść, niestety. Ale teraz tak podeszłam do tego tu jest to dziecko zginęło, umarło. Tam jest klucz taki chyba, czy potrzebujemy do tych dziwnych drzwi. Somebody died behind those bars a long time ago. God, it was young child. Ale tu jest kłódka. With old rusty lock. Czy jak ja poleję tym, bo to jest, widzicie, bottle of neutral acid that can corrode metal over time. Czy jakbym polała tą? Tak. Aha, it will take... Czyli to zajmie parę dni, co? Kiedy ja tam to wrócić? Już. Ja bym jeszcze przywaliła z tego. Nie. Tego. Ale okej. A to też mogę polać? Nie. No to typowo tylko to. Dobra. Wrócimy się tu za 100 lat. Idziemy tą kasetę odpalić, bo bardzo mi ciekawi. Co tam było? Dobra, chyba na to trzeba było. Jak się zastanawiałam, gdzie kurczę ten kwas. Ale teraz popatrzyłam na to, bo jest w ogóle inny ten... Inny dzień. No jest inny dzień, następny dzień, bo ja to po nocy nagrywałam sobie trochę. Żeby mieć tego troszkę nagranego i tak teraz patrzę, tak, metalowa kłódka. Może faktycznie można ten kwasy żrące metal użyć? I da się, no jak widzicie, da się. Dobra. Zupa z bobra, idziemy popatrzeć kasetę, bo jestem bardzo zainteresowana, co tam się znajduje. Play. Co to za miejsce? Ktoś mi wyskoczy stamtąd? Oh no! Nie dotykaj, bo cię wsyśnie. Aha, zaś wchodzimy do wymiaru. I tam mieliśmy lustro, tu mamy, kurczę, ten... Examination room. Ciekawe, czy mnie coś nie zje zaraz. O Jezus Mary, aha, jesteśmy tam w tym na dole. W tym examination room, tam... His body was undergoing a medical procedure. Like this. Ja potrzebuję latarki, bo ja tu nic nie widzę. From this body, który mamy w ogóle? O, 1980. Kalendarz, wow. Czy coś tu podniosę, coś co będę potrzebować? Pewnie tak. Mam nadzieję, że tu mi nic nie wyskoczy. Bardzo bym chciała, żeby mi tu nic nie wyskoczyło dziwnego. Sterowanie też jest... Łez... Aha, tu patrzcie, tu są bliźniaki. Tu też są bliźniaki? Widać niby dwie pary nóżek. Czyje to kości? I can never remember. Aha, to kwiatki jakieś. Peonie, róże... I never remember. Wcześniej nie mogliśmy tego przeczytać, bo tam chyba było to uszkodzone. Gościa też będziemy mogli pomacać? Pewnie też. W dalszym ciągu nie ma nic. No nic, no zostało nam dziennik. Popatrzmy na dziennik. Żebyście mieli czytanka.
Widzicie jakieś bliźniaki. Bertrand. Może ojciec tego Williama. Bardzo możliwe. Nie mam zielonego pojęcia, ale może, no. Wiecie, no. Że nam się ta kutka tam rozteguje. Może, ale to tak może. 200 odcinków miniasz. Nie, no spoko, mniej więcej jesteśmy tak powiedzmy w połowie gry. Dobra. Dobra, naciśnijmy tego śmiesznego pana. Ostatnio mu naciskałam na ten. Nie? Serce? Ja muszę jakąś kombinację. Przepraszam, ja co tu się dowiedziałam? Czego? Myślałam, że mogę ten. A jak ja stąd teraz wyjdę? Aha, przez ten pewnie, co? Przez kamerę. Ale czekajcie. Poważnie, nie da się, czy to faktycznie trzeba jakiejś kolejności. Dźgnąć go mogę. Nie mogę go dźgnąć. Nie. Żebro. Wiem, że można. Ostatnio jak żeśmy naciśli to... To tamten. To otwarło nam się to przejście. Zastanawiam. No i co mi to daje? Oprócz tego, żeśmy się cofli i tak dalej. Może tu jeszcze nie ma tego przejścia sekretnego. Co się stanie, jak wrócę teraz ten? To... Meeting room. No nie, no coś tu muszę zrobić w tym. Coś mi znowu umyka niestety. Wiecie, za szybko zerknę, bo... Może w jakiejś kolejności to trzeba nacisnąć te śmieszne... Dobrze, za chwilę wrócę, bo chcę sprawdzić, szybko sobie sprawdzę, czy faktycznie w jakiejś kolejności trzeba, albo coś. Wydaje mi się, że tak, no bo coś potrzebujemy stamtąd, a nic żeśmy nie dostali. No, raczej nic żeśmy nie dostali. Tak więc sprawdzę sobie szybko i widzimy się za chwilę. Okej, jestem z powrotem. Oczywiście, że trzeba to w kolejności nacisnąć, ten wszystkie te przyciski na tym. Wiedziałam, czułam, że to tak będzie, ale... tak, według tego macie. Chyba to... Czekajcie, chodziło, czekajcie, bo tam... I thought... Tomek... No mniej więcej tak trzeba było to zrobić. Bo tam wam się odnosi tamten... Ten thought... To, czyli głowa, no myśli, no nie? Butterfly in my stomach, czyli brzuchu. O, cold in my cares, czy gdzieś tam, wiecie, dłonie. I love the poems. Wiecie, no. Ja będę wam wymyślać, co tu się podzieje. Będziemy w to miejsce, gdzie były tu ten. Nie skip. Jezu, co mnie zazje. O.
A, to jest to dziecko tu, co? Nie bój się, nie zrobi ci krzywdy. Chyba, że ty mi zrobisz, to oddam ci. Ale chyba nie, co? Czemu to wyglądałeś jak ty? Twoja siostrzycka. Bliźniacka. Mami! No nie bardzo. Strasznie wygląda. Wydaje mi się, że to jest ona, no kurde mać, też ma kokardeczkę. Albo siostra. Ona albo siostra. No nie wyglądam chyba, nie? One of them. What are you doing down here? Troszeczkę mnie zjedli. My grandfather and those men in suits locked me down in the cell. Please, miss, you have to help me get out of here. Of course I'll help. Stay calm, okay? Everything will be all right. I promise. Chyba nie bardzo. Okay, miss. Okay, Where miss. Are your parents? My father is on a business trip. He should be back in a couple of days. Tak, to jest ta córka. And my mother was also captured by those men. I'm so sorry. I'll get you out of here. First, we need to find a way to open the door. Acid. Już polałam po drugiej stronie. What do you plan to do, miss? Those men in suits took the key with them. And I don't think it's a good idea that you get close to them. No raczej też nie chcę do nich się zbliżać. I'm sure there's a way to get the lock off without using the key. No, jest sposób. Please hurry. There isn't much time. We need to save mother. We'll get you out. Just wait a little longer. Tak się doczekała, że się nie doczekała chyba. Czy coś tu znajdziemy? Nie będę musiała przechodzić 100 lat. Dobra. To jest jakiś ten, ale ten mam. Asida mam, mogę użyć znowu. Ale to zaś zajmie 100 lat. It will take days to have. What have you done to the lock, miss? Polałam kwasem. I poured some acid on it. No. The metal will eventually dissolve, but it will take some time. Chyba za długo to potrwa. I only hope that the acid works fast. There's almost no candle left. Ale ja mam zapaliczkę, chcesz? Nie, nie dam ci, bo potrzebuję. You have to be patient, little one. Sooner or later the lock will fall apart. For now, the best we can do is wait. Thank you, miss. Będziemy tak siedzieć. What is your name, little one? Albo Anna, albo Emma. I'm Anna. Anna. Anna Wildberger. Here in the hospital with my parents and my sister. Have we met before? Tak, jesteś moją siostrą, kurka wodna. Your face seems familiar. No, raczej. I'm sure we've never seen each other before. Do you work in the hospital? Nie. No, but I have this photograph. Are you one of these girls? No, raczej. What? Why do you have this photograph? Nie, odejdź, demonie. I don't know, but I'm trying to figure it out. It was mailed to me a few weeks ago. Masakra. Dobra. A few weeks ago? My father took that photo yesterday morning, just before he left for his trip. Oh. Why are you lying to me? Nie kłamie. I swear I'm not lying. I'm telling the truth. What do you want from me? Nic nie chcę. I just want to help you get out of here. I'm not talking to you anymore. That acid was probably another lie to fool. Nie, on tam się tli. You never wanted to help me get out. Tak nie wyjdzie chyba, co? Anna, you have to listen to me. I need you to trust me. I am your friend. I am your sister. I don't want to talk to you anymore. Anna, listen to me. No. Aha, pewnie będziemy się teraz wrócić tam do... No nie, już nic z tym nie zrobimy. O Boże, I don't wanna talk to you. Go away!
Pewnie będziemy musieli teraz wrócić się do naszego świata i ten... I zobaczyć, czy ta kłódka w końcu poszła. Ale mogę zapisać. Alleluja, to jest rzecz, którą ten... Gdzie to był save room? Chętnie potulę, bo ja mam tam bardzo daleko, żebym zapisywała. Gdzie my jesteśmy? Drugie piętro chyba, co? Nie, to jest druga strona, czekajcie. To, o, prędzej. Tak, meeting room. Musimy się tu cuchnąć. Tu cuchnąć i tu jest. Czyli tu. Okej. Okay. Jej, jak się cieszę, że znalazłam save'a. Sewing room. Gdzie był sewing room? Dalej nie mam do szkietki. Może kiedyś dostanę tą szkietkę. Tu gdzieś to powinno być. Tu? Chyba tak. Library? Nie library. Nie chcę biblioteki. Drugą stronę, kurczę. No nie w tą stronę. Drugą drogą. Dobrze, że to już nie wstanie mi. Tamtąd. Gdzieś będzie. Tu. O. Tu. A tu coś brzydkiego, mrocznego. Zaraz się zje. Jej, mogę zapisać. Alleluja, cieszę się bardzo. Dobra, tu na slot B. Tak. After going through that strange projection, I found myself in a place I'm sure I have been before. No, byłaś tam. But it was different, as if it was the same place at another time. It gave me a feeling I didn't belong. I discovered something terrible. A young girl locked in a cell. Who could do such a horrible thing to a child? There is a robust lock holding the cell door. I don't think I'll be able to locate the key, so I should find another way to open it. No już prawie otwieramy to. I have to get her out of there. Ale jej tam już nie będzie. No kości chyba chcesz pozbierać może, co? Chętnie tam leżą. Tam klucz jest też. Klucz tam jest też. Klucz. Zejdziemy sobie skrótem. Gdzieś tu w tym meeting roomie jest zejście tam na dół. O, tu gdzieś to było. To będzie skrót. No tak, raczej powinien być skrót. Teraz mi coś tu wyskoczy, co? Tej kostnicy. Proszę, nie wyskakuj mi cokolwiek. Niespodzianka! O, Jesus. No, tu był ten. Dobra, jak tam nasza, ten? Nasza kłódka. O, już się otwarła. Haha, fajnie. Czemu takie dźwięki, jakby mi zaraz naprawdę miało coś wyskoczyć? Come on! A young child diary. Pewnie spotkaliśmy dziwną kobietę! No tak, something very odd happened. A woman holding a lighter that brightened my prison appeared from darkness. Czyli jednak. Came close to me and told me that she would help. Get me out of here. I sit on the cell door lock. Haha. A jednak. She told me that she had received it in the mail more than a week ago. She left with promise of returning. Ale chyba nie wyszło. I just needed. Wait, the men have not arrived yet. Pewnie będziemy z takim musieli walczyć.
No. Zdjęcie. No dobra, nie, myślałam, że mogę ten. Dobra, mamy klucz w końcu, wow! Aha, tu potrzeba to. Tego trzeciego tego. Zastanawiam się, czy to będzie uniwersalny klucz. Czy to będzie ten. A combination. It's missing a dial. Mamy ten dial. No tak mi się wydaje, że może to być ten. Uniwersalny klucz. Tylko będziemy zmieniać sobie ustawienie tych. Dobra, ja już chcę wyjść stąd. Wszystko, co chciałam, mam. A, żegnam was. Jest ciemno, brzydko, wolę iść do meeting rooma. A. Teraz muszę się zastanowić, do którego tego wejścia możemy użyć tego klucza pierwsze. No bo to wiadomo, jakiejś kolejności. Nie tak, że wejdę sobie, pójdę sobie do byle których drzwi tych, tylko kolejność, no nie? Tu jest meeting room, tu jest jasno, tu mnie nikt nie zje. Dobra, dajmy combine. Tak. Aha. Raz. Coś się od... Pewnie każdy będzie miał inny ten, inne ułożenie. That can be rotated. Wiem, że to mogło być obracane, tylko czy to ma jakieś ten znaczenie? Bo to na pewno jest do tych. O, tu. Czekajcie, na mapie jest... Czekajcie, na mapie właśnie każdy jest inny, ten? Czy wszystkie wyglądają tak samo? Jeśli by to inaczej wyglądało, to... Nie. Dwie w lewo, jedno w prawo. Nie, to... Chciałabyś, żeby to było takie, aż takie ułatwienie. Pharmacy. Chciałabym może do tej apteki tu iść, bo to był jako pierwszy, tylko nie wiem, czy to faktycznie... Co my mamy? Którą stronę mamy pierwszy dom? Bo na każdym piętrze jest takie wejście gdzieś, widzicie? Dining room. Na każdym jest takie przejście. Tylko to na pewno, tak jak mówię, w jakiejś kolejności trzeba robić. Archiwa. Pharmacy. Ja nie bym poszła do tego pharmacy. W którą stronę to się szło tu, co? Bo na razie nic innego nie wymyślimy. Main hall. Wiem, że już tam coś czai się na mnie. Aha, może ten tam... Tylko nie wiem dokładnie, czy to będzie miało na takim zasadzie, będzie to działało. Zaraz wam powiem, o co... Faktycznie będzie gdzieś tam każdy ten określał tom, czy... No chyba nie, faktycznie nie ten. Gdzie było to? Tu było gdzieś tam pierwsze te drzwi z tym takim kluczem, który potrzebujemy. Chyba, że to jeszcze coś innego jest. Tu jest to. Te drzwi. Mam jakieś ufolutka. Może będzie trzeba tak, nie wiem, zgaduję. Ufoludek, no to okrągłe kółeczko, no nie? Faraony, no to trójkącik jako piramidy. Pszczółka, nie wiem co. Exam. Tak mi się wydaje. No to spróbujmy. Dajmy sobie kółeczko, dajmy sobie trójkącik, dajmy sobie coś, co przypomina... Zgaduję, wiecie, że to jest wszystko takie... To dajmy sobie coś takiego. To w ogóle kuźwa będzie miał sens. Nie. It won't turn. Coś na pewno źle. No wydaje mi się, że kółeczko jako ufolutki, no nie? Trójkącik jako piramidki. Może akurat nie to, ale nie wiem, będziemy próbować. Wiecie, że to... Też nie? Na któreś na pewno. No, musi być.
Będę kombinować. 20 minut później. Panie, otwórzcie mi. Otwórzcie mi te drzwi. Nie. Nie, nie. No nie, chyba już wszystkie przerobiłam, co? A może gwiazdka jako ufolutki, co? Nie mam zielonego pojęcia. Co można by tu dać? O kurde, zgadłam! Aleluja, czyli gwiazdka ufolutki. Okej, no niech wam będzie. Zapamiętajcie sobie kombinację. Gwiazdka, trójkąt, no to wiadomo, to było pewne, że piramidy, no nie? I trochę tak wygląda jak ul. Dobra. Dobra, jest progres. Mamy pharmacy. Co mi tam wyskoczy? Światło. To mi śmierdzi za bardzo. Dobra, mamy dziennik. Popatrzmy sobie Jezus Maria, ale czytania znowu. Mojego pisania. Oj. Jakiś save ten lock? Chętnie bym przytuliła, bo tak zapisałam. Ale nie, tam aż tak daleko ten progresu bym nie straciła, więc nie będzie tak źle. Jej, czyli w każdym tak trzeba będzie pokombinować. Dobrze. Dobrze, dobrze, jakoś idzie. Czasem gorzej, czasem lepiej, jak widzicie u mnie to. Ostatnio w tym jednym odcinku tak kurczę, żem ginęła sobie przy tym jednym stworku. Calm down the cell, I hesitate for a moment. Czekajcie, czekajcie, czy to nie jest coś, co już było, bo to coś mi się wydaje. Bo ostatnio, żem pisała ten... chyba to samo gdzieś. Kapło mi się na tym, że właśnie o tym, że... że właśnie o tym, że tu w szczególności my leg not wanting to take another step, but was able to stand and fall him down, więc... Gdzieś już to czytałam i pisałam ostatnio, więc... Jeśli tak, no to nie będziecie tu mieli tego, tylko tam... Będziecie mieli... Powiem, napiszę wam, który to jest odcinek. Bo tak, to mi się wydaje, że to już było. No tak. Tak, tak, to już było. No to czemu? Znowu ten sam dziennik, żebym znalazła? To nie ma sensu z lekka. Czemu drugi raz ten sam dziennik podnoszę? Czemu wydaje się mi, że nie mam dwa? Myślałam, że ostatnio nie mam dwóch. Że się nie da dwóch wziąć. Ale da się. A tu co tu jest? Weight scale. Nie, myślałam, że to będzie trzeba zmienić tą... O, mamy baterię! Ohoho! A wiecie, gdzie baterie? No to już wiem, gdzie mam ten. Tam na dole było ładowanie baterii i u góry było miejsce na baterii. Ja wiem, gdzie to było. Ja wiem, gro. Ja już się znaczy może nie naumiałam. A to co to jest? A high power charge can be used with the electric lens. No nic, no weźmiemy, no jak trzeba, to trzeba, no. Electric lens. Dlaczego ja to będę potrzebować? Tak się teraz zastanawiam troszkę. Troszkę. Chyba, że to się... Electric lens charge... A może jakąś jeszcze broń dostaniemy, ludzie? Tak mi to śmierdzi, bo... Widzicie, że to jest 3, więc to jest... W każdym tym są amunicja. Dobra,
Czekajcie, co mamy otwarte? Coś żeśmy otwarli. Tak, to już mamy otwarte. W razie wszystko na razie jest. Dobra, idziemy może. Ja powinnam iść dalej, otwierać te. Próbować otworzyć te właśnie miejsca, gdzie możemy je otworzyć tym kluczem, czy iść podładować baterię i iść tam w tamtą drugą stronę. No, to jest bardzo ważne pytanie. Jak co pamiętam, tą baterię się ładowało gdzieś na parterze. Parterze, czekajcie, zejdźmy, chodźmy, popatrzmy. Ja wam zaraz powiem, gdzie. Gdzie to było? Tu mamy kolejne drzwi właśnie. Tylko nie wiem, czy to faktycznie, tak jak mówię, czy to jest uniwersalny ten klucz, czy nie jest uniwersalny. To możliwe, że tak. Wydaje mi się, że tu musi być kosteczka. No popróbujmy, no. Tu musi być kosteczka u góry. Tu pewnie gwiazdka. Tak to trochę wygląda, a tu nie wiem co. Na dole gwiazdka, no nie? Jak mówiłam. A na środku nie wiem, co powinno by być. Raczej nie kółko, raczej... Chyba nie trójkąt, no wiecie, mogę zawsze spróbować tak otworzyć. Noż, kuźwa mać, co ja, kuźwa... Geniusz, geniusz. Myślałam, że to będzie trudniejsze. Dobra, co... Która część to była teraz? Która część to była? Co ja otwarłam? A chyba archives, co? Tak, archiwa żeśmy otworzyli sobie. Masakra. To było na czuja, widzieliście sami. Ja naprawdę nie ten... Ktoś powie, a patrzyła na internecie. Nie, nie patrzyłam właśnie. To wiecie, to jest na logikę to jest. A gdzie to w ogóle myśmy sobie otworzyli teraz to przejście? Archiwa? Nie. Tak, archiwa. To chyba powinniśmy mieć odblokować skrót. Dobra, co tam jest w tych archiwach? Tak, archives. Coś pysznego. Czy na do pisania. Main hall. A to nie mieliśmy... jesteśmy za ladą. Zaraz zobaczymy, ale najpierw chcę sprawdzić te archiwa całe. Co tu jest fajnego, pysznego? Dokumenty? Jakieś drzwi dodatkowe? Nie. Naboje do shotguna. Masz, jedz. Ile ja już tego mam? 9, 10. Nie, tu raczej nic nie ma po tej stronie. Trzeba wyjść tam między regały. Tu na przykład. Dzięki. Przyda mi się bardzo. A, czyli pewnie teraz w każdym takim tym zamkniętym będzie szpula. Masz, graczu, zapisz sobie. A to co? Na środku równa się 2 i z lewej strony... Where is this for? No właśnie, też mnie to zastanawia, po co to jest. Ale z której strony? A jedynka która? To jest lewy górny róg? Prawy górny róg? No to tak wydawałoby się, że to będzie szło po skosie coś. Nie mam pojęcia, po co to jest. Ciekawe, po co to jest. Dobra, chodźmy, popatrzmy tu do tego. Do main hall, do... recepcja tu jest. Patrzę, czy tu coś jeszcze nie ma oprócz... Aha, tu mamy coś, co? Co to kuźwa jest?
Aha, pewnie tu nam wyjedzie coś z tej kasy. Nazwijmy kasa, bo to troszkę wygląda jak taka stara kasa. Ale na razie nie wiem. Czy to coś... Nie sądzę, żeby te dwójka, trójka to miało być cokolwiek. No nie, bo tylko mamy te numeryczne. Przecinka nie możemy dać. Dobra, na razie zostawmy to, bo i tak nie wiem, po co to jest. Pewnie trzeba otworzyć wszystkie te... O, tu mamy coś też. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. To jest szyby do tego... tej kasy. Tylko tak dziwne to jest, bo... Tu wiemy, że tu będzie dwójka na końcu. Dwójka. I tu by była trójka. Jeden i pół tu będzie. Albo jeden. Dobra, poczytajmy, może coś tu będzie. Told me that no matter how hard he tries, he cannot unlock the cash register. No właśnie, czyli kasa taka. Like the only one who can get it open is Dr. Mayer. Well, last week, he checked his personal and anything more than a piece of paper under his desk. It's like someone erased all trace of him. No tak mi się wydaje, że to będzie kod do właśnie do tej kasy. Tylko, wiecie, ostatni będzie... Tak dziwnie to jest, trochę taki szyfr. Robię sobie zdjęcie. Aha, nie, i tak, po co robię zdjęcie, jak i tak mam przecież to w dokumentach, mogę zawsze sprawdzić sobie. No nie wiem, No na pewno będzie... Na końcu będzie dwójka. Nie mam zielonego pieniądza. Nic więcej, tak jak mówię, nie można... Czekać, czy to można już to otworzyć tu? Znając tylko tyle, ile mamy, czy nie? Bo widzicie, tu mamy niby, wiecie, dwójka środek, trójka to jest lewo. Czyli co, liczmy od tego prawego rogu, że u góry by było w prawym rogu... Jedynka, dwójka, trójka i co? Do góry w lewo by szło? Czwórka? Nie, bo to na środek by była zaś piątka. Chciałabym więcej zdobyć informacji na temat tego szyfru. To nigdzie nie ma, no nie? Nie widać nic. Bardzo ciekawe, bardzo pomysłowe. A nie wiem, czy ja chcę iść ten... Dobra, tu już mamy odblokowane. Ja bym chciała iść closet, kitchen. Ten warehouse. Gdzieś tu było właśnie ten... Closet, chyba w klozecie może, można było sobie ten... tą baterię podładować. Sprawdźmy to. Tu byłam, no nie? Tak wygląda, jakbym tu była. Dobra, tu jest ten klozet. Powinniśmy dać radę podładować sobie bateryjkę naszą. It will take days to charge. Poważnie! Kiedy ja tu mam wrócić? No widzicie, ten na czerwono się świeci. Co ja mam zostawić teraz to? Chyba tak. Dobra, jedna z głowy. Poczekajcie, nie ma tam ten? W tych szafkach nie można sobie ten? Patrzeć co jest... A można, patrzcie, jest szafka. Tam gwoździe. Dobra. Bardzo możliwe, że jeśli będę mogła, to pójdę pootwieram resztę tych
zamków na klucz ten, te śmieszne. Innego mam do roboty teraz. No okej, okay, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku, tak jak mówię, pójdziemy dalej otwierać te zahasłowane, kurczę, te drzwi, bo otwarliśmy tutaj, te archiwa mamy zrobione. Czekajcie, to było pierwsze piętro. Tak, i tu, tą aptekę też otwarliśmy sobie. Dentist room, to już byliśmy. I tu mamy otwarte, zostały nam jeszcze tu ten restroom. Może coś tu będzie, jakiś ten, coś też, to może już to wie. No i tu nam zostało West Wing, czyli drugie piętro, pewnie tam pójdziemy najpierw. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Tormented Souls. Dzięki, cześć!